W tej rzeźni zabijamy około 12 milionów ptaków rocznie. Osiągamy wydajność 50 tysięcy sztuk dziennie. Światowe spożycie mięsa jest dziś znacznie wyższe niż dawniej, bo mięso jest tańsze i łatwiej dostępne. Konsumpcja osiągnęła taką skalę, że wyprodukowanie takiej ilości mięsa metodami naturalnymi byłoby prawdopodobnie niemożliwe. Produkcja w sektorze rolnym i w hodowli staje się coraz bardziej globalna i coraz częściej trzeba ją przenosić, zwykle do krajów rozwijających się, gdzie koszty produkcji są tańsze. Dla nas największe zagrożenie stanowią Azja i Ameryka Południowa, najwięksi producenci drobiu. Mają też tę przewagę, że lepsze części mięsa sprzedają na rynkach zagranicznych, a gorsze gdzie indziej niechciane mogą sprzedać u siebie. Wolny rynek nie ma nic wspólnego z wolnością. To jeden wielki fałsz. Kiedy Nestle przejmuje afrykańskie rolnictwo, to jest to wolność drapieżnego zwierzęcia w dżungli. To tak, jakby Mike Tyson walczył w ringu z chudym, niedożywionym Bengalczykiem. Potęgę wielkich korporacji widać w liczbach opublikowanych w zeszłym roku przez Bank Światowy. 52% światowego produktu brutto, czyli wszystkich dóbr, jakie wytworzono na całym świecie, to produkcja 500 globalnych korporacji. Mają one tylko jeden cel – osiągnąć jak najwyższy zysk. Największym światowym producentem żywności, który zatrudnia 300 tysięcy osób, działa na 5 kontynentach i używa ponad 8 tysięcy marek handlowych, jest koncern Nestle. Zarządza nim miły, opalony Austriak. Ale on też musi stosować się do reguł korporacji, które każą maksymalizować zyski. Jeśli nie wykaże się astronomicznymi wynikami, to akcjonariusze go zwolnią. I wielka władza nad światem, jaką dziś dysponuje, nic mu nie pomoże. Śrubowanie zysków to mordercza strategia wszystkich globalnych korporacji. Japończycy. Spójrzcie, jakie nowoczesne fabryki. Wszędzie roboty. Prawie nie ma ludzi. Przed wyruszeniem na północ do prowincji Salta odbyła się sesja strategiczna. To tereny pod ochroną. To był rezerwat. Prawnie chroniony. Rząd zniósł ochronę. I sprzedał teren. Ogałacają go zupełnie. Nie ścinają drzew, tylko ryją ziemię. Zamiast lasu będzie wielka plantacja soi. Soja pójdzie na pasze dla świń w Danii, Holandii czy Chinach.
Konsekwencje dla środowiska i społeczeństwa będą koszmarne. Nie chodzi tylko o dom dla ptaków, ale o dom dla ludzi. Gwałtowny rozwój uprawy ziemi w północnej Argentynie uderzył w tubylcze plemiona, na przykład łyci. Podstawą ich życia jest las. Niewielu mówi po hiszpańsku, czy ma jakiekolwiek wykształcenie. Są bezsilni wobec wielkich korporacji i polityków, niszczących ich życie. Z dala od głównego nurtu życia Indianie łyci przetrwali tysiące lat w swoim bujnym lesie, zamieszkanym niegdyś przez jaguary. Niedługo znikną także łyci. Co godzinę buldożery niszczą teren o wielkości 20 boisk do piłki nożnej i tak rok po roku. Masowe niszczenie lasów zapewnia dochody właścicielom ziemi, przetwórcom soi, a poprzez podatki także rządowi. Plantacje soi zajmują obecnie ponad połowę terenów rolnych Argentyny, a gwałtownie rosnące dochody z eksportu pomogły Argentynie wydobyć się z recesji. Jednak kosztem ubogich farmerów i miejscowych Indian. Nie mogą się przeciwstawić potędze baronów sojowych. Stoją na przegranej pozycji. Prawdopodobnie wyginą, jak wiele innych plemion z tego regionu. Ale wciąż mają nadzieję. My jesteśmy w podobnej sytuacji. W porównaniu do tego, na co się porywamy, jesteśmy pyłkiem. Spójrzcie na cele naszej organizacji. Można powiedzieć, że zostały spisane przez wariatów. A jednak wierzymy i codziennie staramy się je osiągnąć. Już od 34 lat. Nie jesteśmy wariatami. Osiągnęliśmy sporo z tego, co zamierzyliśmy. Greenpeace zaangażował się w pomoc plemieniu łyci. Jeśli nie uda się przekonać rządu do przywrócenia statusu rezerwatu Pizarro, Indianie nie będą mieli gdzie żyć. W indiańskiej wiosce odbywa się ceremonia przyjęcia jaguarów do plemienia. Prosimy bogów o łaski. Szaman dziękuje za pomoc w walce o ocalenie lasu i błogosławi kampanię. To, że tu jesteśmy razem z Indianami, przypomina mi, że wszystko bierze początek z żywej ziemi. Ci ludzie wciąż o tym pamiętają. Żyją w zgodzie z naturą. Ograniczanie ich praw to przestępstwo. Nie przyjechaliśmy tu tylko po to, żeby bronić przyrody, ale żeby pomóc im przetrwać i ocalić ich kulturę.